Opowiadając o pechowych okrętach, takich jak na przykład USS William D. Porter, dużą część winy za niezbyt szczęśliwe dzieje okrętu można przypisać, oględnie mówiąc niefrasobliwości załogi. W przypadku okrętów będących bohaterami kolejnych dwóch odcinków, w zasadzie co do postawy załóg nie można się w ogóle przyczepić. Sprawowały się bez zarzutu, a jednak to nie były szczęśliwe okręty. Dlaczego? Moim zdaniem wina w tych przypadkach leżała całkowicie po stronie naczelnego dowództwa, które popełniło błędy już podczas planowania użycia operacyjnego tych okrętów. A może po prostu oba okręty znalazły się w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu? O jakie jednostki chodzi? Dla niemieckiej marynarki wojennej dwa razy imię krążownika Blücher okazało się bardzo pechowe. W dzisiejszym odcinku pierwsza odsłona dramatu w dwóch aktach. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści. W angielskiej Royal Navy często okrętom wojennym nadawano imiona słynnych morskich dowódców. Jako, że Anglia miała ogromne tradycje morskie i nazwisk znanych admirałów i innych zasłużonych marynarzy nie brakowało, to też synowie Albionu nigdy nie mieli żadnych kłopotów przy wyborze nazwy okrętu. Co innego Niemcy. Państwo. Typowo kontynentalne, bez specjalnych tradycji morskich. Po prostu nie miało zapasu nazwisk zasłużonych marynarzy czy żeglarzy. Pod koniec XIX wieku i na początku XX, kiedy cesarz Wilhelm II realizował swoją ideę Fix i z uporem małego chłopca dążył do sprawiania sobie coraz większej ilości zabawek w postaci budowania Hohzeje floty. Floty Pełnego morza, tak zwanej Luxury Fleet. Trzeba było jakoś nazwać licznie budowane okręty. Z braku dostępnych admirałów używali więc generałów. W ten właśnie sposób, dla wodowanego w dniu 11 kwietnia 1908 roku nowiutkiego krążownika pancernego, wybrano nazwę SMS Blücher. Patronem okrętu był pruski feldmarszałek Gebhard Leberecht von Blücher, uczestnik bitwy pod Waterloo. Baczny obserwator mógłby zauważyć, że okręt od samego początku nie mógł być skazany na sukces. Ponaglany przez Kaisera, który domagał się znacznie potężniejszego typu krążownika i skonfrontowaniu się z ograniczeniami finansowymi. Oraz ograniczonym rozmiarem kanału Kilońskiego, Tyrpic i jego sztab próbowali stworzyć możliwie najlepszy projekt. Rzeczywiście, potężne uzbrojenie składające się z 12 dział kalibru 8,2 cala, to jest 210 mm, i ponad 7-calowego, to jest 18-cm pasa opancerzonego, czyniło go trudnym przeciwnikiem a przy maksymalnej prędkości ponad 25 węzłów był najszybszym pancernym krążownikiem na świecie. Ale tydzień po tym, jak Kaiser podpisał rozkaz budowy okrętów w stoczni Blom en Vos w Hamburgu, attaché morski w Londynie doniósł o budowanym nowym brytyjskim typie krążownika uzbrojonego w 12-calowe działa. Był to późniejszy HMS Invincible. Po zweryfikowaniu tych plotek i uświadomieniu sobie, że ich genialny projekt nowego krążownika pancernego będzie przestarzały jeszcze przed wejściem do służby Tyrpic i jego sztab byli głęboko sfrustrowani. Ponieważ niemiecka marynarka wojenna miała tylko 8 krążowników w służbie, i mając na uwadze ewentualną katastrofę finansową, gdyby nowy okręt musiał zostać natychmiast złomowany, co prawda zaproponowano przeprojektowanie, ale uznano, że to nie wystarczy, aby stawić czoła nowemu brytyjskiemu okrętowi. Więc nie było innego sposobu, jak tylko zbudować okręt zgodnie z projektem. Dlatego Blücher był przestarzały jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Według encyklopedii Conwaya 1906-1921 i wielu innych źródeł, SMS Blücher jest oceniany jako krążownik pancerny. Jednak pod względem układu głównej artylerii i inspiracji przed budową przypominał bardziej przejściowy okręt hybrydowy, czyli krążownik pancerny z cechami krążownika liniowego. Był jednak w rzeczywistości ostatnim niemieckim krążownikiem pancernym. Tak więc końcowy rezultat nie dorównywał rozmiarem, uzbrojeniem i szybkością prawdziwym krążownikom liniowym. Rzeczywiście, czasami był błędnie klasyfikowany jako krążownik liniowy ze względu na jego jednokalibrową artylerię. Był jednocześnie uważany za zaawansowany krążownik pancerny i prototyp dla całej serii, która jednak nigdy nie powstała. Zamiast tego powstał prawdziwy krążownik liniowy Wundertann zbudowany w latach 1908-1911 tym razem z prawdziwymi i odpowiednimi specyfikacjami. Mimo to Blücher był zazwyczaj dołączany do eskadry krążowników liniowych. Oakland rozpoczął swoją karierę jako jednostka flagowa sił zwiadowczych, a od 1911 roku jako Eksperymentalny i szkoleniowy okręt artyleryjski. Na początku Wielkiej Wojny Blischer został oddelegowany na Bałtyk. Służył tam jako okręt flagowy wielkiego admirała księcia Prus Henryka, brata cesarza Kaisera. Kilka tygodni później Blischer powrócił do Wilhelmshaven. I znalazł się w akcji przeciwko celom, do których nie był projektowany. Były to bowiem miasta, dokładniej angielskie miasta, niekoniecznie bazy morskie. W listopadzie 1914 roku, razem z krążownikami liniowymi, ostrzelał cele w okolicach Great Yarmouth, a miesiąc później był to Hartlepool. Tam Otrzymał cztery trafienia z sześciocalowej baterii nadbrzeżnej i wrócił do bazy z dziewięcioma ofiarami na pokładzie. Okręt miał szczęście, że nie spotkał brytyjskich krążowników liniowych, ponieważ jego szanse wyglądałyby mizernie w spotkaniu z szybszym, silniejszym przeciwnikiem z artylerią o większym zasięgu. Oczywiście oficerowie i załoga o tym wiedzieli, ale akcje bojowe były bardziej preferowane niż monotonne i nudne, niekończące się dni w bazie. Więc wszyscy byli zachwyceni, słysząc, że wybiorą się na kolejną wyprawę. Na początku stycznia 1915 roku niemieckie dowództwo marynarki dowiedziało się, że brytyjskie okręty prowadzą zwiad, w rejonie Dogger Bank. Admirał Ingenoll, dowódca Howsee Flotte, początkowo był niechętny próbom zniszczenia tych sił, ponieważ pierwsza grupa zwiadowcza została tymczasowo osłabiona, gdy von der przebywał w suchym doku podczas okresowej konserwacji. Kontradmirał Richard Eckermann. Szef sztabu floty pełnomorskiej nalegał jednak na operację, więc Ingenoll ustąpił i nakazał admirałowi Franz von Hipper, dowódcy pierwszej grupy rozpoznawczej, zabranie swoich krążowników liniowych do Doggerbank. ówczesna niemiecka doktryna morska zakładała, że grupa zwiadowcza powinna składać się z co najmniej czterech dużych okrętów lub połowy eskadry. Jako największy prawie krążownik liniowy we flocie Blücher był często zatrudniany jako właśnie ten czwarty. Tak więc w tej akcji bojowej Blücher miał zastąpić nieobecnego Wondertana i ta brzemienna w skutki decyzja doprowadziła do tego, że Blücher spotkał swoje przeznaczenie w bitwie pod Doggerbank w styczniu 1915 roku. Hipper podejrzewał, że Brytyjczycy otrzymywali wcześniejsze ostrzeżenia o operacjach Husey Floty od statków szpiegowskich mieszających się z brytyjskimi i holenderskimi kutrami rybackimi operującymi w pobliżu Doggerbank i obserwującymi ruchy niemieckiej floty. Hipper zamierzał oczyścić teren z brytyjskich statków rybackich i wątpliwych neutralnych oraz zaatakować wszelkie małe brytyjskie okręty wojenne w okolicy, przy czym Hodge'e flotę miało ubezpieczać odwrót krążowników liniowych. Ograniczony charakter operacji był zgodny z rozkazami Kaisera prowadzenia nieco bardziej agresywnej strategii w ramach której Flota mogła wyruszyć w morze w celu próby odizolowania i zniszczenia części sił brytyjskich, jeżeli miałaby przewagę liczebną. Podczas planowanego wypadu w skład pierwszej grupy rozpoznawczej wchodziły krążowniki liniowe Zeidlitz jako okręt flagowy oraz Moltke i Derflinger i oczywiście nasz krążownik pancerny Blücher. Cztery lekkie krążowniki i 18 niszczycieli. Jednak brytyjscy kryptolodzy, z pokoju 40, wkrótce byli w stanie przechwycić i rozszyfrować wrogie przekazy radiowe i zlokalizować niemiecki obszar operacyjny, więc Brytyjczycy zebrali imponujące siły, aby spróbować Niemców przechwycić. Były to Pierwsza eskadra krążowników liniowych admirała Beatty druga eskadra krążowników liniowych kontradmirała Gordona Mura eskadra krążowników lekkich komandora Williama Goodenough i siły Harwich komandora Reginalda Trouwita Tuż przed świtem 24 stycznia 1915 roku o godzinie 7:14 Brytyjski krążownik lekki HMS Aurora z Harwich Force nawiązał kontakt wzrokowy z niemieckim SMS Kolberg. Doszło do wymiany ognia pomiędzy okrętami. Na wieść o obecności w pobliżu silnego zespołu brytyjskiego kontradmirał Hipper podjął decyzję o natychmiastowym zwrocie w kierunku własnego wybrzeża. Wychodząc z założenia, że bez elementu zaskoczenia. Jego misja nie może się powieść. Hipper, uciekając z miejsca akcji, skręcił na południe z prędkością 23 węzłów. To jest maksymalną prędkością Blueschera. Co prawda, nominalna jego prędkość maksymalna wynosiła 25,4 węzła, ale nie mógł on wycisnąć ze swych maszyn ani kszty więcej. Ścigające brytyjskie okręty przekraczały 27 węzłów. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było to, że przez całą wojnę niemiecka marynarka wojenna cierpiała na chroniczny brak wysokiej jakości węgla. Najlepszy pochodził bowiem z walijskich koprań i był z przyczyn oczywistych chwilowo niedostępny. W konsekwencji maszyny niemieckich okrętów nie mogły pracować z maksymalną wydajnością. O godzinie 9.52 HMS Lion otworzył ogień do płynącego jako ostatni w szyku Bluschera z odległości 20 tysięcy jardów, to jest około 18 tysięcy metrów, a później dołączyły do niego Princess Royal i Tiger. Niemcy na początku spotkania nie byli w stanie odpowiedzieć z powodu krótszego zasięgu ich dział. Trzeba też zaznaczyć, że żaden z okrętów wojennych nie walczył wcześniej na tak wielkich dystansach ani płynąc z tak dużą prędkością, a trafienie do celu dla obu stron było bezprecedensowym wyzwaniem. Ostatecznie, po kilku salwach, Brytyjskie pociski dosięgnęły Blüchera. Ostatni krążownik z linii bojowej był teraz pod ciężkim ostrzałem. O godzinie 9.35 admirał Beatty dokonał podziału celów pomiędzy poszczególne okręty swojego szyku. Przekazany kodem flagowym rozkaz był jednak nieprecyzyjny i spowodował zamieszanie wśród brytyjskich okrętów. Stałym rozkazem dla brytyjskiej floty było to, że w bitwie każdy niemiecki okręt miał być zaangażowany w walkę. Żaden niemiecki okręt nie powinien pozostać nieostrzeliwany przez brytyjski okręt. Niemiecka praktyka polegała na koncentrowaniu ognia na czołowym okręcie w szyku przeciwnika. Aby wprowadzić chaos w szeregach wroga i wyeliminować z walki jednostkę dowódcy. HMS Tiger, zamiast ostrzeliwać odpowiadający mu w linii przeciwnika SMS Moltke, skierował swe działa na flagowy krążownik kontradmirała Hipera SMS Zaidlitz. Nawiasem mówiąc, ogień Tigera był żenująco nieskuteczny, gdyż Pomylił on rozpryski pocisków Lyona z własnymi, podczas gdy jego własne salwy lądowały prawie 3 km za Nie Nieostrzeliwany Moltke mógł dzięki temu prowadzić skuteczniejszy ogień. Trzy z niemieckich okrętów skoncentrowały swój ostrzał na HMS Lion, licząc na Wyeliminowanie z walki okrętu flagowego wiceadmirała Beatty. Jednak przyszłość dla Blüchera nie wyglądała zbyt różowo, który po dwóch godzinach zaciekłego pojedynku artyleryjskiego był poważnie uszkodzony i przechylony na lewą burtę. Kiedy ostatecznie Blücher został już porzucony na pożarcie, Beatty. Osobiście zauważył, prawdopodobnie wyimaginowany okręt podwodny, nakazał więc przeprowadzić manewr wymijający, jednocześnie oddalając się od swojego przeciwnika. O godzinie 11:48 admirał Beatty nakazał HMS Indomitable wykończyć pobijanego bliźnera, który płonął od dziobu do rufy, gdy węgiel w opróżnionych do połowy ładowniach zapalił się. Po kolejnych trafieniach ciężkimi pociskami. Beatty, cały czas przebywający w uszkodzonym już lajonie, wydał rozkaz pozostałym krążownikom liniowym: Engage the enemy's rear, to znaczy atakować tyły wroga. Ale zamieszanie sygnalizacyjne spowodowało, że pozostałe krążowniki liniowe zamiast Kontynuować pościg za uciekającymi niemieckimi krążownikami liniowymi. Wszystkie skupiły się wokół skazanego na pożarcie ciężko uszkodzonego Blischera. Ten jednak nadal uparcie stawiał opór. Blischer odparł ataki czterech krążowników z pierwszej eskadry lekkich krążowników i czterech niszczycieli. Jednak kiedy lekki krążownik Aurora dwukrotnie trafił bliszera torpedami, los jego wydawał się być już całkowicie przesądzony. Do tego czasu wszystkie wieże dział artylerii głównej z wyjątkiem tylnej zamilkły. Następnie salwa z siedmiu kolejnych torped została wystrzelona już z bliskiej odległości. Te trafienia spowodowały, że okręt wywrócił się. W trakcie starcia, Blücher został trafiony od 70 do 100 pociskami dużego kalibru i kilkoma torpedami. Pomimo to, pozostający praktycznie bez szans, Blücher walczył nadal i wyłączył z akcji brytyjski niszczyciel HMS Meteor i zaliczył ze swoich działaczy. Artylerii głównej, dwa trafienia w brytyjskie krążowniki liniowe. Niemiecki krążownik pancerny zatonął, tracąc 792 członków załogi. Brytyjskie okręty zaczęły ratować rozbitków, ale utrudnił to Cepelin L5, który pojawił się na miejscu akcji i niemiecki hydroplan. Który zaatakował brytyjskie okręty z użyciem małych bomb. Nie wyrządzono, co prawda, żadnych szkód, ale brytyjskie okręty wycofały się, aby uniknąć dalszych ataków z powietrza, pozostawiając część ocalałych rozbitków w wodzie. W tym czasie reszta niemieckich okrętów była już zbyt daleko, aby Brytyjczycy mogli je dogonić. Admiral Hipper Początkowo zamierzał zawrócić swoje trzy krążowniki liniowe, aby odciążyć poobijanego Blüchera, ale kiedy dowiedział się o bardzo poważnych uszkodzeniach swojego własnego okrętu flagowego, postanowił porzucić krążownik pancerny własnemu losowi. Poświęcenie Blüchera pozwoliło krążownikom liniowym Moltke, Seidlitz i Derwinger uciec z powrotem do domu. Ta strata jednak doprowadziła Kaisera do furii, który na razie zakazał wszystkich ofensywnych działań i zwolnił z roboty szefa sztabu Hockzeje flotę kontradmirała Eckermana i samego głównodowodzącego flotą pełnego morza, admirała Friedricha von Ingenhol. Tak więc SMS Blücher nie nawojował się zbyt dużo. Idąc na dno już na samym początku wojny. Tak jak wspomniałem, w tym przypadku załoga okrętu nic nie zawiniła i sprawowała się bez zarzutu. Wygląda na to, że to po prostu okręt miał pecha. Czy drogi Blücher, niemiecki ciężki krążownik oddany do służby 20 września 1939 roku, miał więcej szczęścia? Dowiecie się tego z następnego odcinka morskich opowieści. Na dziś to już tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.